Odpaliłem sobie dzisiaj Bloons Tower Defense Battles 2 i zobaczyłem, że jest specjalna Halloweenowa bonanza. Także dzisiaj ją sobie pogramy, o co chodzi to zaraz opowiem, ale zanim to witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles 2. Battles. Śmiesznie to powiedziałem, tak dziwnie, usłyszałem, że tak dziwnie to powiedziałem. No w każdym razie na moim kanale. Słuchajcie, na samym wstępie z góry dziękuję za każdą pozytywną ocenę pod tym filmem. Super by było, gdyby udało nam się wbić tutaj 499 łapek w górę. Zawsze mówię 500, to teraz o jedną łapkę w górę obniżę, a dlaczego nie? Zanim jeszcze zaczniemy, zapraszam was na stronę partnera mojego kanału, czyli G2A. Link do strony macie w opisie, jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie, a być może uda wam się kupić jakąś fajną gierkę po korzystnej cenie. Ja już nie przedłużam, przejdźmy sobie do gry. My jesteśmy już w grze i tak widzicie, naszym oczom ukazuje się event i tutaj jest taki Halloweenowy vibe. Wygląda to naprawdę fajnie i generalnie chodzi o nic innego jak tylko o... A może w ogóle w sklepie są jakieś Halloweenowe rzeczy? Zobaczmy. Oczywiście, jeżeli coś kupujecie w sklepie, to polecam robić to z moim kodem. Mój kod to OJC. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik wpisze. No nie widzę na razie, żeby tam było cokolwiek ciekawego. Może bym sobie kupił 50 farmerów i 50 bloonbotów. Dobra, kto wie, wierzę, że to się przyda. Kupmy po 50 farmerów i po 50 bloonbotów. I generalnie to może być trochę rozczarowujące dla niektórych osób, bo cały event polega tak naprawdę tylko i wyłącznie na tym, że są Halloweenowe nagrody. Te nagrody są fajne, natomiast jest jeden haczyk, a właściwie to dość istotny haczyk, a mianowicie, żeby to zagrać, trzeba mieć dostęp do klubu. Albo jak nie macie dostępu do klubu, teraz sobie przypomniałem, to też to możecie grać. Tylko tam wtedy macie te tokeny, macie limit. 3 gry i potem musicie czekać. Chyba 3 gry, nie wiem, bo ja mam kupiony dostęp do klubu, także mogę to grać, powiedzmy, w nielimitowanej ilości. To w sumie całkiem spoko, bo zapomniałem o tym, że faktycznie nawet jak się nie ma dostępu do klubu, to można grać ten tryb. Ja o tym zapomniałem i tak sobie myślałem, kurczę, no wiecie, trochę słabo, nie? Bo tylko osoby, które zapłaciły, będą miały dostęp do tych nagród. Z drugiej strony to są praktycznie w większości tylko i wyłącznie nagrody kosmetyczne, więc w sumie po części też sobie tak pomyślałem, no po części to rozumiem, ale teraz właśnie do mnie dotarło, że przecież nawet jak się nie ma klubu, to ten tryb jak najbardziej można grać tylko w limitowanej ilości. Szkoda, że on skipnął tę mapę. Na portsach chętnie bym sobie zagrał Banana Depot. Zagrajmy na Banana Depot. No i generalnie o co chodzi? Co to jest w ogóle za tryb? Bo nie powiedziałem, co to jest za tryb. Jest to tryb random, na pewno random, na pewno bonanza i chyba speed. Random speed bonanza, jeżeli się nie mylę. No zaraz sobie zobaczymy. Bo na ten moment szczerze nie pamiętam, ale to i tak w gierce również można sprawdzić. Jak nie wiecie jak, to przy okazji wam pokażę. Jejku, tak macham rękami, że monitor się zaczął trząść. W ogóle już zapomniałem, ale jak się tu przeprowadziłem, przeprowadzałem się jakoś w kwietniu, to strasznie na to zwracałem uwagę. A, to jest random bonanza with fire. Okej, okay, że w sensie, że mam mniej stabilne biurko. Tak kończąc wątek. Dobra. Generalnie tak, Random Bonanza with Fire to jest tryb, na którym można zarobić chyba najwięcej golda, bo za wysyłanie balonów macie podwojonego golda. Nie, macie poczwórnego golda, bo macie z bonanzy razy 2 i z with fire macie... Tak, macie poczwórnego golda za wysyłanie balonów. Tak, to mi się wydaje, że to jest najwięcej, ile można dostać. Czyli mam mnożnik razy 4 na wysyłaniu balonów, spoko. Spoko. Oczywiście play with fire oznacza, że balony lecą zarówno do mnie, jak i do przeciwnika, te, które ja wysyłam. W sensie, że lecą i do mnie, i do przeciwnika. Co tam mam jeszcze? Random, to że randomowe wieżyczki takie same, ja i przeciwnik. No i bonanza, mamy mnóstwo golda generalnie. Także fajnie, że mamy ten tryb with fire połączony z bonanzą, bo to generalnie powoduje, że tak jak mówię, można zarabiać naprawdę chore ilości golda. Postawmy sobie tutaj tego bloonbota. Z tego co widzę, to on nawet nie zajmuje aż tak dużo miejsca. A, nie mamy farmy, bo już miałem mówić, że bardziej się opłaca farmić przecież niż grać ICO. Nawet jeżeli macie przychód razy 4, to raczej zazwyczaj chyba bardziej opłaca się farmić. Chociaż mówię chyba, bo nagrywałem na ten temat film i tam wygrałem, grając bananze, chyba właśnie bananze with fire, wygrałem bez farm. Więc tak, da się również. Zobaczcie, w ogóle bardzo mi się podoba to, że sam ekran główny gry się zmienił. Tego teraz nie widać, ale jak sobie skończymy tę gierkę, to jak nie zapomnę, to wam pokażę. Sam ten ekran, to główne, ten motyw, gdzie wybieracie, co chcecie grać, się zmienił. To dodatkowo tu mamy takie drobne dekoracje, drobne dynie. Można powiedzieć, że to niedużo, ale dla mnie to zawsze spoko. Zawsze to dodaje sporo, moim zdaniem przynajmniej sporo fajnego klimatu.
Dobra, zacznijmy wysyłać faktycznie te zielone balony. No i tak się zastanawiam, czy ja bym nie chciał może jakiegoś Bluntrapa tutaj zapodać. Postawmy Bluntrapa. Przy okazji damy również na Destruction. No i niech ten Bluntrap będzie sobie stał tutaj. Nie musi stać tak na początku, może sobie stać trochę bardziej na końcu. No i przydałoby nam się jakieś zdejmowanie camo. Zdejmowanie camo będzie największym problemem, natomiast oczywiście da się to łatwo... Znaczy, łatwo, względnie łatwo rozwiązać. To znaczy, inżynierem z tym, z tą taką pianą, tak to sobie nazwijmy. I teraz zobaczcie, dałem, żeby ten inżynier rzucał pianę na Bluntrapa i teraz... Bluntrapa dobrze było, żebym przestawił trochę za tą pianą. I teraz wszystkie balony, które będą miały camo, to, no, znaczy wszystkie. Ta piana też ma swój limit. No ale generalnie większość balonów, które mają camo, powinny zostać tutaj ładnie złapane. Dobra, pójdźmy pod coś, pod grupy balonów. Moją propozycją byłoby górna ścieżka, tak shootera połączona z dolną. Okej, od razu pójdźmy, bo widzę, że już zacząłem likować trochę balonów. Tak to mniej więcej może wyglądać na trybie with fire, ponieważ na trybie with fire dość sporym problemem jest fakt, że... Okej, ja usunę może wszystkie ciężarówki. No tak mówię, że balony, które jakby wysyłamy do przeciwnika, lecą również do nas, więc może się okazać, że wiecie, jak normalnie radzicie sobie na rush z żółtymi balonami, to na trybie with fire sobie nie poradzicie, dlatego że w danym momencie i wy, i przeciwnik będziecie wysyłali żółte balony, nie? Więc wtedy naturalnie sobie po prostu nie dacie rady, tak? Okej, ulepszmy może trochę tego inżyniera od zdejmowania camo. Wydaje mi się, że ja bym dał jeszcze jednego, bo to jest chyba jedyny upgrade, jaki mamy pod zdejmowanie camo, więc dlaczego nie? O, lecą fiolety. Fiolety to jest w sumie dobry sposób. Tak naprawdę. Powinienem postawić tutaj jakiegoś overdrive'a może. A fiolety to jest dobry sposób, bo Ring of Fire jest słabym upgrade'em przeciwko fioletom, więc jak najbardziej fiolety mogą być sposobem, żeby mnie tutaj potencjalnie... Oj, to camo fiolety były! Ale strollowałem, nawet tego nie zauważyłem, nie? No tak, camo fiolety, bez ninja, bez super małpki. Dobra, moja wina. Strollowałem, strasznie głupio zagrałem, ale... za późno ogarnąłem, że to w ogóle camo fiolety. Powinienem grać od 12 rundy, powinienem mieć już jedną, a może nawet dwie super małpki, bo przegrałem, a tak naprawdę miałem całkiem sporo golda, więc no cóż. No cóż, odblokowaliśmy nową emotkę. Generalnie, tak jak mówię, polecam grać, bo nagrody wydają się, mamy boost, taki slime'owy, tak? Co tu jeszcze mamy? Idle animation dla maga? Okej, Blunonomicon. Ciekaw jestem, czy ktoś z was wie, do czego ta nazwa nawiązuje. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie. Oj, idol. Oj, przepraszam was bardzo. Też super idol animation. Też super idol animation. No, to takie... To dziwne, ale spoko. I całkiem dużo golda, też 1400 golda. Też nie najgorzej. Coś chciałem zrobić. A wiem, chciałem sobie w... Gdzie to jest? Battle? Ja nigdy nie wiem, gdzie to jest. Monkeys? Gdzie jest ten? Nie, to chyba tu jest gdzieś, nie? Szukam, gdzie się emotki ustawia. Ale totalnie zapomniałem. O, tu, dobra. Ustawmy sobie te... Znaczy emotkę ten... Ojejku. Coś mi ciężko się dzisiaj mówi. Ustawmy sobie tę emotkę i użyjemy jej w następnej gierce. Odpalamy kolejną gierkę, no i czekamy na przeciwnika. Ale wydaje mi się, że długo czekać nie trzeba będzie. Chociaż to też różnie bywa. O, zobaczcie, tutaj też ten ekran się zmienił. Off-tide. Tak bym chciał zagrać na tej mapie. No, tak bym chciał zagrać na tej mapie. Mam nadzieję, że nie skipnie. W każdym razie, Bananza ma zawsze dużo graczy, ale to nie oznacza, że się krótko będzie czekało, bo jednak na Bananzie gra się zazwyczaj dość długo. Więc może być bardzo dużo graczy, ale wiecie, statystycznie rzadziej ktoś szuka gry, bo każdy statystycznie długo gra po prostu. No ale tutaj, tak jak widzicie, jakoś mega długo czekać nie trzeba. W tym momencie chciałem cięcie zrobić, ale okej. To jest ten sam gość, co przed chwilą. Castle Ruins. Czy ja chcę na tej mapie grać? Zagrajmy. Nie rozumiem, dlaczego... Ja mam wrażenie, naprawdę, że czasami zdarza się tak, że ktoś po prostu widzi
że jestem z jakiejś trochę wyższej areny i wychodzi z gry. Czytałem, ostatnio o tym mówiłem i ktoś napisał komentarz, że wcale tak nie jest, tylko ktoś kogoś może po prostu rozłączać, ale dwa razy pod rząd? Dwa razy pod rząd? No może go rozłączyło dwa razy pod rząd. Tego nie wiem. O, skipnął tę mapę. Inflection, okej. Bardzo chętnie na tej mapie zagram, śnieżny pad. Bo to na tej mapie nie będzie jakaś mega, mega długa gra. Tak mi się przynajmniej wydaje, ta mapa do najprostszych mapek na pewno nie należy. Także tym bardziej jestem ciekaw, jak to tutaj farmę i ninja małpkę dostaliśmy. I super małpkę, naprawdę dostaliśmy farmę, ninja małpkę i super małpkę. To jest bardzo dobry zestaw, dlatego tak się załamuje. To jest bardzo dobry zestaw niestety, bo więc może jednak się okazać, że ta gra będzie trochę trwała. Chociaż to jest triple fire i zastanawiam się, jak tutaj trzeba zacząć, nie? Bo super, znaczy ta... Generalnie małpka ninja małpka nie jest zbyt dobra na grupy balonów. Czy on zacznie na mnie wysyłać balony? To jest pytanie. Zacznie, okej. Rozpoczęcie chyba od grania bohaterem nie ma sensu. Teraz najlepiej byłoby możliwie chyba jak najszybciej ulepszyć. Okej, tak zagrajmy. I zaraz pójdziemy pod double shota i wydaje mi się, że double shot powinien mi przynajmniej na ten raz wystarczyć. Okej, może ja go też powinienem rushować, bo mi się wydaje, że śnieżny pad nie wystarczy, żeby to wybronić. Ja oczywiście będę potrzebował tutaj sporej defensywy, bo tak jak mówię, Ice Małpka nie należy, znaczy ta Ninja Małpka nie należy do najlepszych, jeśli chodzi o grupy balonów. Także trzeba mieć tutaj... Okej, zagrajmy sobie Bloodbotem, w końcu po coś go mamy. Bohatera mogę postawić, ale tak naprawdę bohater za dużo tutaj nie zmienia, tak szczerze. Bo i tak śnieżny pad wzmacnia Ice Małpki głównie. Właściwie tylko wzmacnia Ice Małpki. Na trzecim poziomie on wzmacnia tylko Ice Małpki, więc nawet nie ma co stawiać innych jednostek niż Ice Małpki w jego zasięgu. Także, okej, tu też pójdziemy pod double shota. Okej, w ten sposób sobie poulepszajmy. Okej, zacznijmy wysyłać różowe balony. Może zamiast różowych balonów zaczniemy iść bardziej... Okej, zacznijmy niebieskie może wysyłać. Tak naprawdę nie muszę w ogóle wysyłać na niego balonów. Zastanawiam się, czy dużo bardziej faktycznie nie opłaca mi się po prostu upgrade'ować farmy. Bo jednak farmy, jak macie farmy na banandzie, to zawsze grajcie farmami. One budują dużą przewagę nad przeciwnikiem. Okej, let's go. Zaraz będą balony w grupie. Jak polecą żółte balony w grupie, to wydaje mi się, że nie będę w stanie tego wybronić. Już teraz mogę mieć problem. Zaraz zobaczymy. Chociaż może dwa razy double shoty. Może damy radę. Ale o, zobaczcie, widzicie? Już zaczyna być tak trochę bardziej nieprzyjemnie. I on to czuje. On to czuje też. On w tym momencie nawet nie wie, że tak naprawdę sam siebie raszuje. Zboostował. Teraz i on wysyła, i ja wysyłam, więc ten rush będzie jeszcze potężniejszy niż ten, który był tu przed chwilą. On nie ma boosta, ale jak zboostuje teraz, to nie za wiele mi to da. Fajny ma efekt przebijania, takie motyle. No tak, jak zboostuje teraz, to nic mi to nie da tak naprawdę. Wydaje mi się, że powinienem powoli iść pod super małpkę. Tak też zrobimy. Pójdziemy sobie powoli pod super małpkę. Przychód nie jest aż taki istotny w sumie. W sensie, można tu grać hybrydowo, wysyłać i balony i farmić farmić sobie jeszcze farmami. Tylko zastanawiam się, czy to ma sens, jeżeli potem i tak na przykład zeruję sobie ten przychód, nie? Bo będę robił jakieś, nie wiem, testy, będę coś testował i tak, wiecie, wyślę jakieś sterowce i sobie ten przychód wyzeruję, więc... Moim zdaniem to może mieć sens, ale tylko i wyłącznie jeżeli wiem, że nie będę chciał testować, tak? Czyli wiem, że moje rasze będą docelowo miały względnie wysoką skuteczność. Tak mi się wydaje, że tylko wtedy to ma jakiś sens. Dobra, ja się zastanawiam, czy tutaj gdzieś nie powinien stać Master Bomber? Później, nie? Już myślę o wyższych rundach. Może to błąd, że wiecie, tak szybko myślę o wyższych rundach. Pójdźmy w ten sposób. Nie jestem pewien, czy Camo Pancerz taka małpka jest w stanie...
No właśnie, a co jeżeli ja wyślę na niego kamo pancerz? Który oczywiście pójdzie też na mnie. Ja sobie zagram w ten sposób. A mu się to przedostanie, boostujemy. No i spoko. Tak myślałem, że tego nie zobaczy. Nie miał w żadnej super małpce, nie miał poddolną ścieżkę. Znaczy w żadnej ninja małpce. Pechowa gra w ogóle, bo trafiłem na dwie jednostki, które mi się zawsze mylą. Super małpka i ninja małpka. W każdym razie w żadnej nie miał upgrade'u poddolną ścieżkę. Reward boost użyjmy, dlaczego nie. Quest complete. Okej, udało mi się jakoś questika zrobić. Ile my tu już mamy gwiazdek? Fajnie, bo widzicie, ja to lubię, tego typu gry. Bo Bonanza docelowo jest trybem, gdzie gra się długie gry. Ale tutaj, na tym trybie, możemy sobie pograć, wiecie, możemy sobie pograć takie krótkie gry, ale mimo wszystko z tymi właściwościami Bonanzy, nie? I ja to lubię po prostu, że nie jest tak, że wiecie, odpalamy Bonanzę i można totalnie wyłączyć myślenie. Nie, trzeba sobie mimo wszystko, wiecie, kminić co i jak, bo gdyby to nie był random, gdyby tu była możliwość wybrania swojej strategii, to gwarantuję wam, że większość przeciwników grałaby taką strategią, że no nie byłbym w stanie ich zraszować do 30 rundy, bo Bonanza jest prostym trybem, zawsze praktycznie ludzie biorą farmę i no po prostu i jednostki, które też trochę lepiej pasują pod chociażby early game, bo w tej grze faktycznie nie mieliśmy aż takiego łatwego early game'u, bo ta ninja małpka jest słaba na grupy balonów, a my jeszcze gramy triple fire, czyli jeszcze te grupy balonów są większe, bo nakładało się to, co wysyłają przeciwnicy, czyli to, co wysyła na nas przeciwnik i to, co my sami wysyłamy. Więc no to jest całkiem... O, można... No tak, można zacząć od bohatera. Okej, postawię go tu, chociaż wydaje mi się tak szczerze, że dużo lepiej go postawić na... Że on tu nie ma zastosowania. Ja go postawię bardziej tu. I na przykład ustawię na last. Albo nie, powinno być chyba jakoś na close, nie? Ty, nie wiem. Dobra, ustawmy go na first bez wydziwniania. Znaczy, niespecjalnie się chyba muszę przejmować. Postawmy po prostu Wall of Fire. Trochę HP stracę, ale to i tak nie ma większego znaczenia. On zaczyna od super małpki. Okej, to ciekawe. Od super małpki nie jest aż tak dobrze zaczynać, bo ona nie jest aż taka mocna. To znaczy ma parę takich, wiecie, ma parę takich minusów, które dają się we znaki. Chociażby nie jest wcale taka mocna na grupy balonów. To warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że super małpka wcale nie jest jakaś super na grupy balonów. Trzeba iść pod górne drzewko, a ona jest droga po prostu, więc... No i na przykład nie bije fioletów pod górne drzewko. Więc no tutaj przynajmniej Sun Avatar w Bloons Tower Defense 6 nie bije fioletów. Trzeba mieć punkt Monkey Knowledge w Bloons Tower Defense 6, żeby Sun Avatar bił fiolety. Czy tutaj tak jest? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. W sumie nie. Mam nadzieję, że tak jest. Bo wtedy możliwe, że będę miał okazję go trochę szybciej pokonać. Zobaczymy. No póki co chyba chillujemy. Wysyłam na niego balony. Czekam, aż będę mógł wysyłać zielone balony w grupie. Tutaj tak naprawdę nie ma zbytnio co innego zrobić. Możemy sobie ulepszyć na nekromantę. No i teraz wysyłamy zielone baloniki w grupie. One już trochę szybciej wylatują. Fajnie nam na spokojnie wbija przychód. Wydaje mi się, że nikt z nas tutaj póki co... szybko nie wygra, ani nie przegra, więc... Chociaż może... Widzicie, zobaczcie. Ma super małpkę, a... Jak zaraz zacznę żółte balony puszczać, to zacznie mu... O nie, dobra, już ulepszył na górny tier. Spoko. No ale to dalej ma problem, nie? Bo z kolei zaraz ten tier będzie mu przeszkadzał na fiolety, bo ten tier nie bije fioletów. To tego to akurat jestem pewien. Więc no... Cóż. Czy ja nie chcę sobie pofarmić? Pofarmmy sobie. Oj, zamiast Petrol Points ja bym dał mu Lock in Place może. I niech sobie stoi, nawet niech właśnie stoi gdzieś tu, ewentualnie żeby cofał balony. Ulepszamy na środkowy czwarty tier. Oczywiście ten śmigłowiec widzi kamo, możemy nawet ulepszyć na górną ścieżkę. Chociaż Pursuit, to nie jest coś, co chciałem, żeby tu było. Pursuit raczej nie jest nam jakoś specjalnie potrzebne. Pursuit powoduje, że śmigłowiec po prostu lata w... Okej, wyślijmy te żółte balony, bo w ogóle tak mówię, a ich nie zacząłem wysyłać. Że śmigłowiec lata za balonami. No i zobaczmy. No
jakoś nie za dużo tego golda, ale... Może lepszy ryc niż nic. Czy coś. Okej, pójdźmy sobie pod dolną ścieżkę. Chociaż ja w sumie nie muszę iść pod żadne widzenie kamo tutaj. Sanavatar. Okej. Ja nie muszę iść pod żadne widzenie kamo, bo i tak mam zdejmowanie kamo, ale... No jakby nie da się nie iść pod widzenie kamo i zbudować dolną ścieżkę, więc to jakby nie ma tu większego znaczenia. Myślę, że duży rush z fioletów byłby dla mnie potencjalnie problematyczny. Poczekam w tym momencie, przestaję go rushować. Czekajcie, bo ja się zastanawiam teraz. A czy na przykład stawianie dwóch nekromantów ma w ogóle sens? Dobra, let's go. O właśnie. On sam w tym momencie siebie zraszował. Ja boostuję swoją stronę. Okej, dobra, ta supermapka bije te balony. Spoko. Zraszował siebie, zanim na to, w sensie zanim ja to zrobiłem. No właśnie, o tym mówiłem, że dlatego od supermapki można zaczynać, ale i tak w pewnym momencie macie problem, tak? Bo jeżeli idziecie pod górną ścieżkę, przede wszystkim to was bardzo dużo kosztuje, tak? Te upgrade'y go dużo kosztowało, a takie fiolety wybroniłby nekromantom prawdopodobnie, chociaż ja widziałem, że już zacząłem mieć problemy, bo właśnie to są uroki trybuły Fire i Bananzy. Ma się dużo golda, więc te rasze są dużo większe niż w normalnych grach. Także jeżeli coś wam broni w normalnej grze, to niekoniecznie obroni wam na banandzie, bo przeciwnicy po prostu wysyłają dużo, dużo większe rasze niż zazwyczaj. Ode mnie na ten moment to tyle. Na pewno będzie więcej filmów z random bananza with fire, bo bardzo lubię ten tryb. Mam nadzieję, że wam również się spodobało. Ode mnie to tyle, tak jak już wspomniałem. Życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!